Cześć wszystkim, z tej strony Matranus, od razu szybka informacja, jeszcze zanim przejdę do newsa, że w chwili obecnej jestem chory, mam trochę wolnego, niby siedzę na chorobowym, ale nie czuję się zbyt dobrze, dlatego no, niestety newsy na kanale się nie pojawiają, ja też wam tam nie odpowiadam na komentarze, nie gniewajcie się na mnie z tego powodu, bo no, nie czuję się najlepiej. I teraz tak, przechodzimy sobie do newsów, E, pojawił się filmik, bardzo fajny filmik, oznajmiający, że będzie wprowadzony wielki rebalans, wielka jak gdyby nowość coś, czego mi strasznie brakowało względem na przykład starych legendarnych lordów albo raz, które tak naprawdę no, nie domagały w obliczu tych wszystkich nowych DLC i dalej dalej, Więc wszystko to zostanie wprowadzone wraz z wprowadzeniem Norska DLC. Bardzo się cieszę. To jest naprawdę rewelacyjna wiadomość. W tym filmiku są na przykład pokazane zmiany takie, że każdy ze starych lordów legendarnych będzie miał przerobione drzewko umiejętności. Zostaną przerobione jak gdyby niektóre frakcje oraz podfrakcje imperium na przykład będzie zaczynać, które strasznie nie domagało względem innych frakcji, i było praktycznie za każdym razem niszczone chyba, że my nimi graliśmy, ale wtedy też było to bardzo trudne. Imperium zostanie wzbogacone o władzę nad całym Reichlandem, więc nie będzie już tego jak gdyby buntu z samego początku, wręcz przeciwnie, pewnie sam początek kampanii strasznie się zmieni. AL zostało wzbogacone oraz trochę ulepszone. Zostaną również wprowadzone, tak jak już wiecie, te legendarne regimenty, więc gra też się zmieni dla praktycznie każdej rasy. Jeżeli chodzi o dodatkową zawartość, to również będzie tutaj w tym rebalansie pewnie zawarte jakieś dodatkowe rzeczy. Także świetnie, naprawdę rewelacyjnie, cieszę się strasznie z tego, bo tak naprawdę dzięki temu możemy zauważyć, że rozgrywka się rozwija, że nie jest to coś takiego, że. No... Wiadomo, no, przez długi czas faktycznie nic z tym nie robili, ale w chwili obecnej ten rebalans może naprawdę zrównoważyć rozgrywkę, spowodować, że tak naprawdę znów będzie się chciało wgryzać w tą mechanikę, robić coś od samego początku. Pewnie będę zmuszony do tego, żeby odnowić praktycznie każdy z moich materiałów dotyczący poradników pierwszej tury dla jakiejkolwiek frakcji, ponieważ teraz się to zmieni. Więc będę miał też mnóstwo pracy i mnóstwo będzie z tym zabawy. A na dodatek jeszcze pojawia się teraz Nolska DLC, przez co też będzie mnóstwo jak gdyby rzeczy do ogrania, mnóstwo rzeczy do zobaczenia, do zrozumienia na nowo, do poznania jak gdyby mechanik nowej frakcji. Także jest to też coś moim zdaniem świetnego. No i najważniejsza wiadomość jeżeli chodzi o ten rebalans to jest to, że też jest to część jak gdyby FreeLC. FreeLC zostało z okazji 30-lecia, czyli te legendarne regimenty dostaniemy, a drugim właśnie FreeLC wraz z wprowadzanym z Norską, będą to właśnie ten rebalans wielki. Wielki rebalans świata, będzie tutaj pozmieniane mnóstwo rzeczy, i ciekaw jestem, w jaki sposób będą to chcieli ugryźć, ponieważ myślę, że no, sama ta rozgrywka. Często w tej standardowej wersji była gorsza niż na modach, i spodziewam się, że dalej będzie gdzieś tam troszkę gorsza na modach. Ale na pewno nie będzie już aż tak bardzo odstawać. Ponieważ jeżeli dobrze wiecie, rozgrywam kampanię na Radius Moda po zainstalowaniu tego moda, stwierdziłem, że standardowa wersja gry jest po prostu uboga oraz biedna w porównaniu do Radius Moda. Więc gra aktualnie na modach jest lepsza niż była kiedyś. I jeszcze dodatkowa informacja dla osób zainteresowanych. W wypadku ostatniego FreeLC były jak gdyby możliwość zagrania jeden dzień wcześniej. Dla każdego wystarczyło sobie założyć konto na oficjalnej stronie gry. Tutaj uwaga, nie wiem czy będzie tak samo w wypadku właśnie Norska DLC, czy, czy będzie taka możliwość. Dlatego ostrzegam Was, że tak było tylko i wyłącznie w wypadku tej poprzedniej wersji, ale 9, czyli chyba dzisiaj skoro to oglądacie, będzie taka możliwość, to prawdopodobnie dopiero po godzinie 17, ponieważ tak zazwyczaj gdzieś tam dostajemy te update'y, tak jest wprowadzane też DLC i być może 10 właśnie zostanie o godzinie 17 to wprowadzone. Więc jeżeli będzie możliwość szybszego grania to jeszcze dam wam wiadomość w jakimś bardzo szybkim krótkim newsie. Ale jeżeli skorzystaliście z tego poprzednim razem to wiecie w jaki sposób to zrobić. Tam się dostaje kod na stronie i można go sobie wpisać i macie jeden dzień szybciej jak gdyby możliwość zagrania. Także ja się teraz wracam kurować. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w jakichś kolejnych, miejmy nadzieję, radosnych i zdrowych newsach. Dobra, to tyle. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć.